zepsucie gumy poprawia wynik na teście, więc żułem gumę. Jedno było bardzo trudne, na które źle odpowiedziałem. Które z form inwestycji możemy zaznaczyć do inwestycji alternatywnych? Bardzo mi się podobały te wykłady, bardzo dużo z nich pamiętam i to się najprawdopodobniej przyda w życiu. Wrócę w przyszłym roku na zajęcia.